Zapraszamy do swojego prezentacji. A w Uniwersytetu Warszawskiego będzie występował w składzie. Z numerem drugim Marcin Malanowski. Marek Baraniak. 16 Grzegorz Syniga. 19 Mariusz Kawiński. Wyższa Marcin Wiedzieński. Proszę Państwa, mam jeszcze chwileczkę prośby. W związku ze śmiercią naszego kolegi z handballowej rodziny, pana Piotra Gintofta, pierwszego trenera i nauczyciela Rzemiosła piłki ręcznej w stosunku do naszego zawodnika Marka Baraniaka, proszę uprzejmie o uczczenie pamięci pana Piotra Gintofta minutą ciszy. Dziękuję. Mecz, co tu dużo mówić, był taki spokojny, można powiedzieć, że chyba tak zamierzaliście właśnie go rozegrać, szczególnie po powrocie z Mołdawii. No na szczęście obyło się bez kontuzji, jak może pan go tak opisać w skrócie? No tak jak pan powiedział, no mecz bez historii, tak? Niemniej jednak pierwsze 15 minut upłynęło na wyrównanej walce, dopiero potem zarysowała się nasza przewaga. Prosiłem przed meczem chłopaków w szatni, aby się skoncentrowali. No, zabrało im to troszeczkę czasu. No, nasza sportowa wyższość akurat w tym spotkaniu nie podlegała dyskusji. Tak? No, osiągnęliśmy sporą przewagę, potem ją kontrolowaliśmy. No, szanse dostali zmiennicy. W mniejszym czy większym stopniu tą szansę wykorzystali. Nie wiem, powiem więcej. No, nie podobało mi się to, co widziałem na boisku. No ale przewaga się utrzymała, więc nie widziałem też powodu, żeby wprowadzać z powrotem zawodników z podstawowego składu. No i tak można powiedzieć, że mecz się odbił.
Dobrze pamiętam mecz w Warszawie z tą samą oczywiście drużyną i w sumie ich taktyka, jeżeli dobrze pamiętam, się nie zmieniła, bo dalej próbowali grać na karne, ale w tym meczu karnych nie było. No to już trzeba spytać się arbitrów tego spotkania. Faktycznie nie było żadnego rzutu karnego w tym meczu. Oceniać pracę sędziów nie mam zamiaru. Z reguły robi się to wtedy, kiedy się przegrywa zawody. Taka to jest przypadłość. Ten mecz jest bez historii, no uniwersytet próbował walczyć, ale zabrakło im zdecydowanie argumentów czysto sportowych. Jak wiemy, to w Mołdawii Przemek Kądziela dostał nagrodę najlepszego bramkarza turnieju. W dzisiejszym spotkaniu dostał szansę w drugiej połowie. Czy to oznacza, że będzie jeszcze częściej dostał swoje szanse? No z czasem na pewno. Przemek czeka na swoją kolejkę i na pewno będzie dostawał w przyszłości swoje szanse. No. Dzisiaj w ramce to wyglądało tak, jak wyglądało. No, szału nie było, że tak powiem. Faktycznie w Mołdawii zagrał bardzo fajne zawody i zasłużenie otrzymał taką nagrodę, czyli najlepszego bramkarza turnieju. I życzyłbym i jemu, i sobie, i drużynie, żeby Przemek był zawsze w takiej formie, jak w Mołdawii. Ostatnie pytanie, ale chyba najbardziej istotne. Jak nastroje przed Mielbą? No cóż, no, na pewno się nie położymy, jedziemy walczyć. To jest mocny zespół fizycznie. Niemniej jednak najistotniejszym chyba spotkaniem dla nas będzie ostatni mecz kończący ligę, który będziemy grali w Malborku przeciwko Warmii Olsztyn. Regionalna 24.pl TV Malbork, TV Sztum, TV Nowy Dwór. To my tu kręcimy.